na co dzień. Czyli to jest poszukiwanie, realizacja, a jednocześnie duże oczekiwanie względem tego, co chciałbyś osiągnąć, co możesz osiągnąć, co wszyscy Państwo mogą osiągnąć jako pozarządowcy. Tak więc pewnie posłuchamy, jakie masz doświadczenia w tej kwestii, może pewnie kilka spostrzeżeń dotyczących tego, co będzie w tych najbliższych danych. Marek Wertowicz, drodzy Państwo, powitajmy. Wielkie brawo. Dziękuję uprzejmie. Tak naprawdę to mam dwa wyjścia, albo być na deser, albo być na pożarcie lwów, więc generalnie wybieram trzecią opcję. Dziękuję Państwu, że pozostaliście z nami po obiadku. Dobry był na pewno. A ja generalnie, zanim przejdę do tematu, o którym pan Tomasz chwilę temu, to chciałem, żeby potem nie zapomnieć, bo chcę króciuteńko dzisiaj, wyjątkowo. Wyjątkowo króciuteńko, czyli tak do kolacji. Zaprosić Państwa na bardzo istotne wydarzenia z punktu widzenia organizacji pozarządowych. Otóż 29 maja bieżącego roku o godzinie 10.30 tu nieopodal w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego. Nie chcieliśmy tutaj, bo byśmy pewnie nie zapełnili tej sali. Tam jest nieco mniejsza. Zaprosić na spotkanie konsultacyjne dotyczące wszystkich 6 RPS-ów, regionalnych programów strategicznych. Przygotowywaliśmy je wspólnie i jesteśmy zainteresowani, żeby tak wycisnąć jeszcze z organizacji pozarządowych taki ostatni głos do takiego wspólnej propozycji, którą pisemnie wystosujemy, ażeby jeszcze te ostatnie takie szlify przekazać pracującym nad tymi RPS-ami zespołom. Także bardzo gorąco zapraszam. 29 maja, godzina 10.30 w budynku CKU Augustyńskiego 1. I drugie zaproszenie to taka prywata generalnie, taka prywata lokalna trochę. Korzystam z okazji, że jestem przy mikrofonie, nikt mnie nie wyłączy. W dniu 25 maja w Pruszczu Gdańskim w Międzynarodowym Nadbałtyckim Parku Kultury Faktoria od godziny 12 odbywać się będzie takie subregionalne forum dialogu społecznego, namiot dialogu społecznego, spotkanie festynowo, piknikowo, plenerowo podobne. Zapraszamy nie tylko organizacje z terenu powiatu gdańskiego, ale z całego województwa. Bardzo zapraszamy i mam nadzieję, że Państwo również będziecie przynajmniej w części w tym uczestniczyć. Można sobie odpocząć, będzie co zjeść, także nikt też głodny nie wyjedzie. Wprawdzie nie będzie tak dobrych smakołyków jak tu, ale może jakoś spróbujemy im dorównać. I tyle woli wstępu. Natomiast przechodząc do rzeczy, ja sobie zrobiłem ściągaweczkę, bo jak nie mam ściągaweczki, to trzeba mnie znosić z mównicy, a nie chciałbym, trochę utyłem po tym obiedzie. Ustawa o działalności pożytku publicznego oczami pozarządowca, tak się akurat składa, że 10 lat temu powoływałem do istnienia moją organizację pozarządową, Stowarzyszenie Podaj Rękę, nie trzeba śpiewać 100 lat, to nie o to chodzi. I w związku z tym też tutaj ta perspektywa pomaga mi troszeczkę dostrzec pewne zmiany, bo organizacjami pozarządowymi i działalnością pozarządową to już trochę się param, trochę mi włosów wyszło już z tego powodu, nie ukrywam. I na pewno ustawa rozpoczęła taki proces w kierunku kultury współpracy między administracją, samorządem, a organizacjami pozarządowymi, ale celowo użyłem słowa proces, bo mam nadzieję, że wszyscy rozumiemy, że jest to proces w dobrym kierunku i chcemy, żeby był to proces w dobrym kierunku i mamy nadzieję, że również nasze dzisiejsze spotkanie sprawi, że tam, gdzie te kierunki troszeczkę się porozchodziły, proces ten zostanie naprawiony trochę i ukierunkowany w dobrą stronę. Ustawa, nie ukrywam, tak spotykając się z różnymi gremiami, z gremiami urzędników i z gremiami organizacji pozarządowych w terenie, w województwie i tak dalej, czytana jest nieco inaczej przez organizacje pozarządowe, a inaczej przez samorządy. Niby słownictwo to samo, literki te same, tam nikt
cyrylicy nigdzie nie wkładał, a jednak rozumiemy to troszeczkę inaczej. I nie ukrywam, że na gruncie samorządu województwa pomorskiego jest to o tyle sympatyczne, że z każdym rokiem, chociażby przygotowując programy współpracy, widzimy, że coraz bardziej się rozumiemy. I to jest przepiękne. Tak jak powiedziała Marta, reprezentująca nie tylko CIO, ale również Pomorską Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, to, że tutaj rozpoczynaliśmy to nasze dzisiejsze spotkanie w trójkę, to rzeczywiście, to nie jest blef. My tutaj nie staliśmy dlatego, że ktoś nas wywołał, tylko my razem robimy to, o czym teraz tu rozmawiamy. Robimy to razem. Razem szczycimy się pozytywami, ale też razem dostajemy po głowie nieraz. Z różnych stron, bo przecież nie ma tylko jednej. Jest ich nieco więcej. Warto by było, żeby ten język w jakiś sposób uzgodnić. Odkrywamy także coraz większe znaczenie, czytając ustawę, różnic między takimi pojęciami jak może, a musi, powinien, ma obowiązek. To są takie niuanse, które potem przy różnych okazjach wychodzą. I to nie tylko w trybie konsultacji społecznych, tutaj od razu autopromocja, paktobywatelski.pl, to jest strona takiego Paktu na Rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego realizowanego przez Pomorską Radę Organizacji Pozarządowych z partnerami. Między innymi w temacie konsultacji społecznych. Tutaj już padło takie słóweczko, że konsultacje kończą się tym, że zazwyczaj jedna ze stron przekazuje informacje, a druga no, zapisuje to, co tam najlepiej odpowiada. Chcielibyśmy, żeby to troszeczkę zmienić, bo to też sprawia, że organizacje pozarządowe i w ogóle społeczeństwo czuje się słuchane. Słuchane, nie tylko słyszane, ale słuchane. Także myślę, że to jest ten kierunek również rozwoju kultury współpracy. Spotykamy się też bardzo często jako organizacje pozarządowe. Ja to nazwałem taką radosną twórczością w interpretacji zapisów ustawowych. Co niektórych oczywiście, nie wszystkich, bo nie wszystkie da się nadinterpretować albo interpretować inaczej. Są zapisane jasno, konkretnie, wyraźnie i tam nie ma miejsca na radosną twórczość. W ciągu tych 10 lat spotkaliśmy się również z bardzo wieloma odniesieniami do zagadnienia związanego z konkursami ofert. Czy jest to dobry tryb, najlepszy czy nie najlepszy, to oczywiście wiemy, że nie najlepszy, ale też bałbym się do końca opowiedzieć stuprocentowo za innymi rozwiązaniami. Trzeba szukać, może są gdzieś, istnieją jakieś dodatkowe, które ten temat jakoś uładzą i sprawią, że i organizacje pozarządowe, i urzędnicy będą mogli się z tym jakoś uswoić. I teraz przechodzę do takich zagadnień troszeczkę uszczegóławiających, bo wszyscy tak troszkę bujamy w obłokach, mówimy niekonkretnie. Ja przekażę kilka takich bardzo istotnych komunikatów związanych między innymi z kwestiami konkursów ofert. Kwestie ustalania katalogu zadań priorytetowych. To jest temat, który porusza mocno i emocjonuje organizacje pozarządowe. Nieraz zgłaszają różne takie czy inne pomysły, a potem i tak w programie współpracy pozostają te same. Czemu? No bo no już tyle lat je robimy, no i teraz zmieniać. To jest jeden z przykładów tylko. Kwestie powoływania komisji konkursowych. Jakież mamy przez tych 10 lat doświadczenia? O ludku, niesamowite konstelacje wycofywania, odwołania, powoływania, a ten nie może, a tego można, on to po prostu jest coś niesamowitego. I jest tutaj naprawdę sporo miejsca na radosną twórczość, nie tylko urzędniczą oczywiście. Rozstrzygnięcia komisji konkursowej wcale nie muszą być tożsame z wyborem ofert do dofinansowania zadań. No, takie jest prawo generalnie, ale czy taki duch też przyświecał tym, którzy przygotowywali tę ustawę, tego? Pewnie do końca nie wiemy. Jest też taki sposób, mimo iż tak naprawdę to tych pieniędzy w samorządach lokalnych
nie ma za wiele, ale konkursy ofert bywają też dla samorządowców sposobem na oszczędności. Ja spotkałem się w tym roku w trzech konkursach ofert w różnych powiatach w województwie z takim określeniem: dajmy na te zadania numer 3 nie 14 tysięcy jak zapisane, tylko 10 tysięcy, 4 tysiące już zostanie w budżecie. No jest to pewnie nie to, o co chodzi. Zdarzają się też tematy transzowania dotacji. Ja ostatnio czytałem umowę jednej z organizacji, która otrzymała dofinansowanie na 6-miesięczne zadanie w wysokości 4 tysięcy i otrzymają je w transzach po 1,5 tysiąca. To jest super sposób. No i temat, który no, pewnie jest nieustalony, bo nigdzie nie zapisany, ale temat tego, ja to w cudzysłów wziąłem, nieszczęsnego wkładu własnego. Niektórzy urzędnicy w ogóle nie chcą mieć z tym nic wspólnego. Chcą, żeby był zapisany, odbył się, jest, w ogóle tego nie ruszamy. Czemu? No bo nie ma tak naprawdę nigdzie jakichś takich szczegółowych określeń, rozporządzeń czy czegokolwiek jeszcze. Jest ustawa o finansach publicznych, która w jakiś sposób reguluje temat wydatkowania wszystkich środków, które są określone w zadaniu, ale wkład własny to jest idea fix i obawiam się, że niektóre organizacje, gdyby je skontrolować, do tego nie zachęcam oczywiście, to miałyby spory kłopot z tym, ażeby jakoś zmieścić się w tej ustawie o finansach publicznych. Bo naprawdę jest to rozumiane na wiele sposobów i nie ma ujednolicenia i myślę, że trzeba to uczynić. I nie ukrywam, że w niektórych przypadkach zamiast konkursu ofert po prostu powinno być inne rozwiązanie, bo nie jest pewnie dobrze, jeśli jest ogłaszany konkurs ofert na zadanie rokroczne, cykliczne, które się odbywa, jest to wielkie zadanie albo niewielkie, nieważne i wiadomo, że jest tylko jedna organizacja, która może je zrealizować, to co to za konkurs? No to lepiej zakontraktować albo cokolwiek innego w innym trybie. Jest tych trybów przecież możliwych bardzo wiele. Czytając ustawę i będąc w terenie, widzę pewien lęk obustronny przed inicjatywą lokalną. Tylko niewiele gmin w województwie ją realizuje. I może jest to też no, wyzwanie, ażebyśmy no, pochylili się nad tym tematem. Jak najbardziej ustawa uregulowała pewne gremia ze sobą współpracujące, Rada Działalności Pożytku Publicznego, no i ona zrobiła sporo zamieszania. Znaczy zrobiła dużo dobrego, ale też sprawiła, że w oczach niektórych, i to niekoniecznie tylko urzędników, bo ja też dostaję takie feedbacki od organizacji pozarządowych, po co jeszcze jedna rada? Chcecie tworzyć radę organizacji pozarządowych? Przecież jest rada działalności. To po kiego grzyba? Po co? Ostatnio byłem w trzech miejscowościach powiatowych i tak naprawdę to te głosy we wszystkich trzech się pojawiały. Nie? Po co jeszcze jedna rada? Nie rozumiem. Rada organizacji pozarządowych to jest reprezentacja organizacji pozarządowych. A rada działalności to jest rada konsultacyjno-doradcza. Proszę uprzejmie, nie jest reprezentacją. Znaczy, jakąś częścią reprezentacji owszem jest, ale nie w pełni. No i 1%, a tyle pytań. Nie mam rozwiązania dobrego, bo lobby organizacji pozarządowych, tych takich przeogromnych, które konsumują w 10 organizacji konsumuje ponad połowę 1%, potem następnych 90 konsumuje pozostałe 25%, potem około 1000 organizacji konsumuje 24% i potem około 5 tysięcy konsumuje 1% z 1%. Takie są statystyki, takie są dane. Niesamowite, tak? Więc a miało być tak, że ten 1% jest na działanie lokalnych organizacji tu u nas, na naszym terenie. No, troszeczkę się to porozjeżdżało. Wiem po mojej organizacji, że jak nie mam dostępu do mediów, banerów, nie mam pieniędzy, bo nie
nie lubimy wydawać pieniędzy, które dostajemy z 1% na reklamę, bo to nawet nie ma takiej prawnej możliwości, tak? No ale to pewnie nie o to chodzi, żeby wydawać 2 miliony z pozyskanych 4 na reklamę, nie? To chyba nie w tym kierunku rzecz. Reasumując, szybko się wyrobiłem tym razem, nie? Jestem dumny z siebie, dziękuję. Reasumując, muszę powiedzieć tak, że bardzo dobrze widać, jak wielkim krokiem do przodu było wprowadzenie ustawy, mimo że czytałem ostatnio, że wypowiedź pana Jerzego Hausnera, który przecież zrobił niezwykle wiele w temacie ustawy, że ona zmiany nie wymaga, to jednak uważam, że wymaga i to jest pewnie głos większości organizacji pozarządowych. Z jego punktu widzenia zmiany nie wymaga, ponieważ to nie prawo dzisiaj reguluje najistotniejsze kwestie tej ustawy. Może trochę i tak jest, ale jednak z punktu widzenia urzędniczego widać, że co nie jest napisane jasno, konkretnie, wyraźnie, to nieraz zupełnie nie obowiązuje i zupełnie nie można się do tego odnieść. A zatem oczekujemy z ogromną nadzieją i mam nadzieję, że również i to nasze dzisiejsze spotkanie jest krokiem w kierunku tego, ażeby budować, rozwijać, ulepszać, udoskonalać, czego Państwu i sobie życzę. Dziękuję.